Halo, halo, moi drodzy, witajcie. To jest poniedziałkowy zastrzyk na żywo. Dajcie proszę znać w czacie, czy mnie dobrze słychać, bo chciałabym, żeby ten czas był dla Was efektywny. Cieszę się bardzo, że dzisiejsze możliwości pozwalają nam na to, żeby bez względu na to, w którym miejscu jesteśmy i jak bardzo jesteśmy zajęci, mogli być. O, Asia dołączyła, Magda, świetnie. Dajcie dziewczyny znać, czy mnie słychać. Będzie mi to bardzo pomocne. I słuchajcie, cieszę się, jeszcze raz wrócę do tego wątku, że dzisiejsze czasy pozwalają nam na to, że możemy się spotykać z ludźmi po drugiej stronie okienka, bez względu na okoliczności, na to, jaka jest pogoda i czy stoimy w korku, czy właśnie specjalnie na ten czas poświęciliśmy sobie 10-15 minut. Moi drodzy, o, słychać, cieszę się. Magda, dziękuję bardzo. Dzięki, dziewczyny. Idea poniedziałkowych zastrzyków powstała ładnych parę miesięcy temu i przyszedł taki czas, że pomyślałam sobie, że zupełnie w dziwnych okolicznościach, na przykład będąc u dentysty, Asia, jeśli mnie słyszysz, albo w innych okolicznościach ktoś mi mówił, wiesz co, fajne są te zastrzyki i takie czasami mówisz rzeczy oczywiste i może ktoś by powiedział, że banalne, ale bardzo potrzebne. I to są takie dla mnie bardzo przyjemne iskierki, które powodują, że to, co robię zawodowo, czyli ten coaching, tak bardzo jednak jest potrzebny ludziom i cieszę się, że mogę to robić. Jestem wdzięczna, że każdy znajduje gdzieś tam czas, żeby opowiedzieć swoją historię, bo każdy z nas ma swoją historię. I pomyślałam sobie, że przyszedł taki czas, żeby te poniedziałkowe zastrzyki zrobić w grupie zamkniętej, żeby nie zaśmiecać fejsa, żeby każdy, kto jest tym zainteresowany samorozwojem, tym, żeby sobie coś zmienić, żeby znaleźć dawkę motywacji, żeby był w tym miejscu i nie muszą ich oglądać osoby, które nie są zainteresowane. Ale oczywiście, jeżeli ktoś miałby ochotę je udostępniać, to bardzo proszę. Dzisiaj się chciałam z Wami podzielić takim tematem, który jest związany z syndromem poniedziałkowym. Ale zanim do niego przejdę, to jest bardzo, bardzo gorąca prośba do Was, która dla mnie będzie bardzo przydatna. Jeżeli oglądacie ten live na żywo, to wpiszcie w komentarzu jedynkę, a jeśli oglądacie go z opóźnieniem, czyli w innym terminie, to wpiszcie po prostu dwójkę. Będzie dla mnie to bardzo, bardzo przydatne i z góry dziękuję. I słuchajcie, poniedziałkowy syndrom to jest takie zjawisko, które na pewno, o którym na pewno każdy z Was słyszał, ale nie wszyscy go doświadczają. I zastanawiałam się kiedyś, z czym to jest związane. I myślę, że tych zmiennych, które wpływają na to, że mamy tak zwany syndrom poniedziałkowy, jest na pewno dużo, ale właśnie. Miałam w zeszłym tygodniu taką klientkę na coachingu. Oczywiście zmieniam wszystkie dane, ja nie będę nigdy podawała żadnych imion ani okoliczności. Chociaż myślę, że na pewno by się nie obraziła, bo to jest bardzo pozytywne, co powiedziała mi, ale chciałam się z Wami tym podzielić, bo to było dla mnie tak przyjemne i widziałam w jej oczach taką radość, jak mi opowiadała o tym. Wyglądało to mniej więcej tak. Robiłyśmy takie ćwiczenie i zestawienie dotyczące tego, jak minął jej zeszły rok, co się fajnego wydarzyło, czy były tam jakieś kamienie milowe. I ona powiedziała mi swoją bardzo krótką historię. Powiedziała, że po 10 latach zostawiła koncern. Po 10 latach odeszła z pewnej instytucji, ponieważ czuła, że to już jest ten czas, że to jest to miejsce, czas i miejsce, kiedy musi coś zmienić w swoim życiu. Było to dla niej bardzo trudne. Jest osobą młodą, ma 30 parę lat, ma rodzinę, ma dziecko. Jednak podjęła ten krok i powiedziała, że to był najlepszy krok w jej życiu, mimo że się go bała, że go przeciągała. I zaczęła mi wymieniać, bo wypisała sobie na kartce wszystkie pozytywne rzeczy, które wpłynęły na to, jak bardzo zmieniło się jej życie. I z jednej strony samą siebie bardzo cenzurowała, bo mówiła takie rzeczy typu, no wiesz, to jest takie banalne, no wiesz, to jest takie banalne, a jednocześnie to było tak bardzo ważne. I słuchajcie, co ona tam wrzuciła na tą listę, jak myślicie? Po pierwsze, powiedziała, że znalazła czas, przepraszam za moje gardło, ale straciłam głos w sobotę. Powiedziała, że znalazła czas na tak zwane banalne przyjemności, czyli na przykład wie, że w miarę normalnych godzinach, takich, czyli nie typu 19-20, ale powiedzmy 17-3,
18 kończy pracę, to oznacza, że jest w stanie zaplanować sobie na przykład wizytę u córki w szkole na wywiadówce, bo przez 10 lat nie było jej to dane. Albo mówi, że ma czas na to, żeby wieczorem po prostu poodrabiać z nią lekcję, bo przez 10 lat nie było takiej możliwości. Mówi, dla mnie na przykład niesamowitą rzeczą stało się to, że ja mogę ją odebrać ze szkoły, czego nigdy nie robiłam. Całe przedszkole to panie mnie nie znały, bo mnie tam nigdy nie było. Ale potem te kroki takie milowe były coraz większe, bo ona mi powiedziała tak, wiesz, przez ostatnich 10 lat nie miałam nigdy takiej klasycznej, czystej majówki. Są weekendy majowe, ludzie je różnie spędzają, niektórzy w pracy, niektórzy zawsze chociaż jeden dzień wciśnięty. Ona mówi, to był pierwszy rok, kiedy nie miałam, kiedy miałam klasyczną majówkę. To był też, powiedziała, pierwszy rok, kiedy miałam dwutygodniowy urlop. Normalnie tydzień za tygodniem, ciurkiem, 14 dni byłam w stanie skorzystać z urlopu, co było dla niej szokiem, bo wcześniej nawet udawało się, powiedzmy, wyskrobać tydzień. No i powiedziała rzecz na koniec, najważniejszą dla mnie. Znaczy, wszystkie były ważne, ale ta była taka kluczowa. I tutaj już takie miała prawdziwe iskierki wokół, bo ona powiedziała, i wiesz, i tak właściwie, jakbym jeszcze miała to podsumować cały ten rok, to ja nie mam w tej chwili czegoś takiego jak syndrom poniedziałkowy. Jest niedziela wieczór, ja widzę, że mój mąż już się denerwuje, przebiera nerwowo nogami, już tam oswaja sobie rzeczywistość poniedziałkową. Mówi, a ja nie. Ja nie mam tego lęku, ja nie mam tego problemu, co się będzie działo, jak to będzie wyglądać, ale mi się nie chce wstać i tak dalej. Mówi, po raz pierwszy od 10 lat właśnie tego doświadczam. Strasznie miłe, strasznie to było miłe i tak sobie pomyślałam, Boże, jaką niesamowitą wartość ta dziewczyna otrzymała, zmieniając tą pracę, a dokładnie właśnie minął rok, bo zmieniła ją wtedy w styczniu. I tak sobie pomyślałam, zobaczcie, jest takie powiedzenie, które mówi, masz to, na co się odważysz, prawda? I ja bym chciała, żebyśmy pomyśleli o tym, że to nie jest tylko taki slogan, tylko naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest, że masz to, na co się odważysz w każdej dziedzinie naszego życia. I ja w swoim życiu, gdybym miała tak na chwilę do siebie sięgnąć, też miałam wiele takich sytuacji zwrotnych, z których niektóre były bardziej drastyczne albo bardziej się ich bałam niż w rzeczywistości się okazały, ale cały czas jednak sięgałam po to, co trudne. I nigdy nie żałowałam. I teraz z perspektywy czasu myślę, że wszystkie takie trudne moje doświadczenia w życiu, trudne takie decyzje, tak zwane męskie decyzje, były dla mnie niezwykłym źródłem do tego, żeby po prostu być mocniejszą, silniejszą, bardziej efektywną, że jeżeli mówię komuś, że na przykład da radę coś zrobić w jakimś temacie, o którym rozmawiamy, a ja powiedzmy, że tego tematu gdzieś tam doświadczyłam czy liznęłam, to mówię to z pełnym przekonaniem. I naprawdę to, do czego chciałabym Was zachęcić po dzisiejszym tym spotkaniu, to jest to, żeby popatrzeć na to, że nasze takie slogany, których słyszymy dużo, pewnie widzicie na Facebooku sloganów, które tam ktoś czasami wkleja na swoich tablicach, żeby popatrzeć na to, że naprawdę wiele z nich to są takie mądrości, ludzkie, proste mądrości, typu właśnie sky is your limit, czyli to tak naprawdę niebo jest twoim sufitem i możesz zrobić to, co chcesz ze sobą, ze swoim życiem, bo większość rzeczy, które mamy, mamy w głowie. I jestem bardzo ciekawa, gdybyście mogły mi, bo chyba większość dziewczyn mam tutaj, ale nie wiem, czy na pewno, napisać mi, skąd się ze mną łączycie? Czy łączycie się z domu, czy może stoicie w korku, czy może jesteście jeszcze gdzieś indziej? Jestem bardzo ciekawa. Ja jestem w tej chwili w domu, wróciłam z zajęć, widzę, że jest Asia też, z którą się spotkałyśmy na Lady Fit, więc Lady Fit, tak jak może któraś z Was, z dziewczyny, czytała mój wpis chyba z zeszłego tygodnia, dlaczego warto zmieniać zdanie, to właśnie tam opisuję, jak ja też się tam znalazłam i to też był mój krok milowy, bo to było coś, czego bardzo nie lubiłam i się bałam i zawsze mówiłam, że CrossFit mroczny to nie dla mnie, a to też był niesamowity krok milowy, bo świetnie się czuję na tych zajęciach. Także drogie dziewczyny i chłopaki, bo nie wiem, czy są chłopaki, a jest Rafał, jest chłopak.
Chciałabym, żeby te poniedziałkowe zastrzyki stały się tradycją tutaj w grupie. I pomyślałam sobie, że ponieważ styczeń się kończy, ale pomyślałam sobie, że luty, tak jak i każdy inny miesiąc, mógłby być poświęcony danemu zagadnieniu, jakiejś konkretnej tematyce. I nie ukrywam, że byłoby mi dużo fajniej, gdybyście mi podrzucali jakieś tematy, czy w grupie, o których można by było mówić, o których można byłoby się trochę bardziej rozgadać. Mogłabym Wam podawać jakieś przykłady i case'y moich klientów, oczywiście za każdym razem anonimowo podając, ale to są historie innych ludzi, bardzo nam pomagają i wspierają, bo to jest taka typowa, wiecie, polska, nie tylko polska, właściwie źle powiedziałam, ludzka przypadłość, że jak jeden z nas, czyli taki ktoś jak ja, człowiek inny, chodzący po tej ziemi w tym samym czasie, doświadcza pewnych rzeczy, że on też może mieć czymś trudniej, albo on też może się czegoś nauczył, co się wydawało nie do ogarnięcia, to takie rzeczy niezwykle budują. I jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, bo obiecałam Tomkowi, że będę mówić o elektrykach, i chciałam powiedzieć, że elektrycy to jest taka grupa społeczna, która jest niezwykle przydatna we wszystkich naszych pracach domowych. I chciałam powiedzieć Tomkowi, że dzięki elektrykowi obaliłam pewien stereotyp, ponieważ no, zajmuję się zawodowo też tematami związanymi ze standardami klienta, z obsługą klienta. Kiedyś korzystając ze wspólnego znajomego, poleconego mi przez Tomasza, elektryka, zaobserwowałam, jak niesamowicie może się różnić osoba, która wykonuje ten zawód w kontekście pracy z klientem. Doświadczyłam osoby, która była strasznie zamknięta i zastanawiałam się, w jaki sposób on funkcjonuje, choć polecił mi go kolega i mówił, że jest nieprawdopodobnym fachowcem, ale mnie naprawdę nie przekonał. Byłam bardzo zaskoczona, ale okazuje się, że można też w tym zawodzie być naprawdę mistrzem i to może być kunszt, i to jest też tutaj właśnie ukłon w stronę Tomasza, bo Tomka poznałam przy okazji naszego coachingu, wspólnych szkoleń. I Tomek to jest taka osoba, która ma niezwykłe zdolności komunikacyjne, prowadzi swoją firmę, jest też pracownikiem etatowym, człowiek orkiestra. I myślę sobie, że dużo, dużo się też od Tomka nauczyłam i chciałabym pozdrowić go z tego miejsca, jeśli mnie ogląda. Bo Tomek to jest taka osoba, która ma niezwykły dar do wczucia się w drugiego człowieka, ale też niezwykle się szybko uczy. I aby takich osób na mojej drodze było więcej, bo dało mi też dużo, dużo fajnych i ciekawych przemyśleń. Także moi drodzy, żeby nie przedłużać, dzisiejszy pierwszy rozgrzewkowy zastrzyk poniedziałkowy, podsumowując, masz to, na co się odważysz. W każdym zawodzie można zostać też mistrzem i partaczem, ale też rzemieślnikiem. Życzę każdemu, żeby stawał się rzemieślnikiem. Nie tylko rzemieślnikiem, ale właśnie mistrzem w każdym zawodzie. I naprawdę, jeżeli macie jakieś marzenia, jeżeli myślicie o czymś, jeżeli chcielibyście coś zmienić, to pamiętajcie, to nie jest tylko slogan, masz to, na co się odważysz, bo naprawdę przemiana tej dziewczyny, to co ona mi opowiedziała, była dla mnie tak inspirująca, że pomyślałam sobie, muszę się tym podzielić, bo jeżeli słucha mnie ktoś, kto jest właśnie na przykład na takim rozdrożu albo myśli, że chciałby coś ze sobą zrobić, to jest fajny czas. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie. Postaram się w tej grupie stworzyć taką ankietę i podrzucę Wam parę tematów, a może sami mi zasugerujecie, o czym można byłoby mówić. A póki co też przypominam, jeżeli oglądacie to na żywo, to wpiszcie w komentarzu jedynkę. A jeśli oglądacie z opóźnieniem nagranie, to wpiszcie dwójkę. Będę Wam bardzo wdzięczna. No i tyle. Do zobaczenia, słuchajcie, w następny poniedziałek. Trzymajcie się, cześć. Ha